goście zaproszonych na dzisiejszą uroczystość serdecznie, gorąco powitać. Witam serdecznie w naszym kościele, skromnym, niewielkim, wiejskim. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Dzisiaj jest Wigilia Zesłania Ducha Świętego. Apostołowie w Wieczerniku oczekiwali na dary Ducha Świętego, mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Po Zesłaniu Ducha Świętego stali się zupełnie innymi ludźmi. Byli, mieli odwagę iść, głosić Ewangelię, nawet oddać życie za Jezusa Chrystusa. Dzisiaj tutaj przy świętej polecamy ludowców ziemi polskiej, modlimy się ich intencji, prosimy również o te dary, które kiedyś otrzymali apostołowie w Wieczerniku. Poczcie z w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. Bóg potrzebuje człowieka, aby dokonać przemiany świata i ludzi w dzieło miłości. Potrzebuje każdego człowieka, ciebie i mnie. Kto raz doznał w sobie uczucia prawdziwej miłości, ten łatwo zrozumie, do czego miłość jest zdolna. Dziś, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, gromadzimy się, by modlić się w intencji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Święto to wyrosło z narodowej, ludowej, chrześcijańskiej tradycji. Zawsze miało w swojej idei pragnienie lepszej przyszłości dla Polski. Ta idea towarzyszy temu świętu nadziei do dziś. To wspólny hołd składany Matce Żywicielce. Prosimy podczas tej mszy świętej, aby Duch Święty był obecny zawsze w naszym życiu, byśmy posiedli Jego dary dla dobra całej wspólnoty Kościoła i Polski. Za to, że nie zawsze otwieramy się na działanie Ducha Świętego w naszym codziennym życiu, przeprosimy teraz Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu